Punkt wieczorna, rozmowa telewizji Republika Katarzyna Gujska. Witam Państwa bardzo serdecznie, a Państwa i moim pierwszym gościem jest dzisiaj pan Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. Witam bardzo gorąco, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Szanowny panie ministrze, oczywiście też szanowni państwo, obserwujemy już od jakiegoś czasu próbę odebrania małej 4-letniej dziewczynki Ines, jej babci. Te starania podejmuje ojciec dziecka, który mieszka w Belgii, jest obywatelem tego państwa. Ojciec, który tak naprawdę nie ma z dzieckiem kontaktu, można powiedzieć, że dziecko no też nie ma i w pamięci ojca i nie ma związku emocjonalnego z nim. Natomiast dzisiaj odbyła się kolejna próba odebrania dziewczynki, 4-letniej dziewczynki. Pan rzecznik Mikołaj Pawlak włączył się w tę sprawę. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy na to, co się dzieje z dzieckiem? Ja wiem, że dzisiaj pan złożył, że stara się pan zorganizować mediację między stronami, które walczą o tą małą dziewczynkę. Ale proszę powiedzieć, jak pan widzi sam proces, te próby odbierania jej babci? To jest wiele bardzo aspektów spraw rodzinnych, natomiast ta sprawa konkretna, jedna z najtrudniejszych, z jakimi mamy do czynienia, ale pokazująca też wiele mankamentów. Po pierwsze prawa rodzinnego, po drugie podejścia często takiego urzędowego, czy sądów w ogólności, czy konkretnych sędziów. A w tej konkretnej sprawie trzecia próba, dziękuję kuratorowi, że wreszcie dostrzegł po raz kolejny sytuację dobra dziecka, bo nie można posługiwać się tylko, tak jakby to chciał rzecznik praw obywatelskich, orzeczeniem sprzed wielu, wielu lat, a nie patrzeć na sytuację dziecka tu i teraz. Dziecka, które płacze, dziecka, które histeryzuje, dziecka, które mówi tylko w języku polskim i nagle ma być wyrwane z korzeniami i wywiezione do nieznanego sobie kraju. Taka sytuacja miała miejsce dzisiaj. Doszło nawet do takiej sytuacji, że z dzieckiem rozmawiał nie ojciec na początku, tylko tłumaczka. Zaczynała tam wykładać dziecku pewne sprawy i na reakcję mojej pani dyrektor Agaty Jasztal, która mnie dzisiaj reprezentowała, która stwierdziła, że to ojciec ma się zająć dzieckiem. No to dopiero wtedy ojciec zaczynał w ogóle zbliżać się do dziecka. To pokazało całkowitą nieudolność tego systemu i to, że sąd po raz kolejny i w Katowicach, i w Radomiu, zresztą radomski akurat wykonuje tylko czynności techniczne, ale katowicki sąd po pierwsze prowadzi postępowanie, co już jest absolutnie złamaniem prawa i to twierdzę i to będę podnosił dalej w tym postępowaniu, ponieważ prowadzi postępowanie w sprawie, w której matka nie żyje. Drodzy Państwo, sprawa toczy się od 2017-2018 roku pod tamtą sygnaturą i jest taki przepis w kodeksie postępowania cywilnego, który nakazuje zawiesić postępowanie w każdej sprawie, w której ktoś umiera. Czy chcielibyśmy prowadzić postępowanie, drodzy Państwo, nawet wobec nas? Gdybyśmy zmarli, postępowanie by się dalej toczyło? No nie. Traktora by nie można było odebrać od sąsiada, czegokolwiek innego. A tu się okazuje, że w stosunku do dziecka można. Także wiele aberracji, wiele błędów w tym postępowaniu się nawarstwiało i teraz wygląda to tak, jakby się instytucje, szczególnie sądu, bały przyznać do tego. A tu wystarczy wykonać jeden wniosek rzecznika praw dziecka, czyli mój, zawiesić postępowanie. Ojciec niech sobie składa nowe pisma, nowe wnioski. Będą one rozpatrywane zgodnie z dobrem dziecka, ale nie prowadźmy postępowania w ten sposób ordynarny. Kilka tygodni temu, bo przecież sprawa nie jest nowa, już panie, nawet o tej sprawie rozmawialiśmy. Panie ministrze, ja przepraszam, ja wejdę w słowo i dopytam, bo to, co pan mówi, to są fakty naprawdę wstrząsające. Sąd ma obowiązek, oprócz tego, że stosować prawo, no to jeszcze kierować się dobrem dziecka i analizować jego sytuację. No, ja przyznam szczerze, kompletnie tego nie rozumiem i myślę, że każdy, kto no, choć ma podstawowe informacje na temat tej sprawy, to też nie jest w stanie w ogóle zrozumieć działania sądu, bo przecież oczywistym jest, że wywiezienie dziecka do obcego kraju, w gruncie rzeczy też do obcej kultury, bo
tak można pewno domniemywać, że w obcej kulturze żyje też ojciec dziecka. Pozostawienie tego dziecka człowiekowi, który no nie miał z tym dzieckiem kontaktu, którego dziecko nie zna, z którym dziecko się nie potrafi porozumieć, no prostej życiowej sprawy. Nie jest w stanie, nie jest w stanie ta dziewczynka ze swoim ojcem w domu załatwić. No naprawdę, znaczy, no potrzeba, no nie wiem, nawet fizjologiczna taka, czy sygnalizowanie, że coś boli, że jest się głodnym, no to przecież to jest jakaś aberracja. No. Czy pan rozumie, bo pan mówi, że sąd popełnia błędy, działa nawet wbrew prawu, a się teraz nie chce do tego przyznać. No ale to jak to jest, że instytucja państwa polskiego, no wymiar sprawiedliwości, działa wbrew małemu człowiekowi urodzonemu w Polsce i to no, w sposób bezduszny, jak to tylko sobie można wyobrazić. I jeszcze ta bezduszność jest jakąś niesamowitą konsekwencją. Znamy bardzo wiele spraw, w których sędziowie takiej konsekwencji nie wykazują, a w przypadku odebrania tego dziecka, no to tak jakby ten sąd po prostu uznał, że to jest za punkt honoru sobie poczytuje odebranie tego dziecka babci i wywiezienie go do Belgii, do ojca. Tak, dzisiaj trafnie zauważył pan minister Michał Wójcik. Ile to razy jeszcze sąd w Katowicach będzie testował psychikę dziecka? I to użył bardzo delikatnych słów pan minister Wójcik. A jednocześnie zwracam uwagę, że sąd chociażby nie wysłuchał dziecka. Drodzy państwo, każdy z nas w postępowaniu sądowym chce być przesłuchany, wysłuchany, jeżeli nas to dotyczy. Przy egzekucji traktora nie wysłuchujemy, ale przy postępowaniu dotyczącym dziecka, nawet jeżeli ono nie jest formalnie stroną postępowania, no to wypadało by je po prostu wysłuchać, zbadać pomocą psychologa, jeżeli sąd się na tych aspektach nie zna. Ale nawet to nie było na moje wnioski wykonane. Mam nadzieję, że tutaj te wszystkie błędy zostaną jednym cięciem zakończone. Po prostu postępowanie będzie zawieszone i dalej będziemy sobie rozważali z ojcem dziecka, który nareszcie zgodził się na spokojne spotkanie w moim biurze. W przyszłym tygodniu do takiego spotkania dojdzie. Wiem, że będzie obecny pan ambasador Belgii. Serdecznie go zapraszam. Cieszę się, że będzie, bo się również na tej naszej stopie urzędowej znamy. Będzie konsul, będzie rodzina dziewczynki. Będziemy ustalali, w jaki delikatny sposób zapoznać małą Ines z jej kulturą, bo przecież nikt jej nie odmawia ojcostwa, jemu nie odmawia tego, że będzie i jest ojcem dziewczynki, tylko chcemy to zrobić w sposób delikatny, cywilizowany i taki, który nie będzie urągał jakimkolwiek zasadom i tym, które wypływają przede wszystkim z konwencji o prawach dziecka, a my Polacy jesteśmy autorami tej konwencji. Nasza wrażliwość na sprawy dzieci była podstawą uchwalenia konwencji o prawach dziecka. Teraz się okazuje, że takie metody są stosowane. Wiele aspektów sprawy. Ja bardzo chciałbym, żeby sąd tę sprawę zakończył, więcej tych metod egzekucyjnych wręcz nie stosował. Kurator dzisiaj w notatce, mam nadzieję, że zawrze wszystkie informacje, jakie w czasie przebiegu tej sytuacji miały miejsce i to uzmysłowi sądowi, że po prostu trzeba zastosować wreszcie przepisy, o których być może zapomniał, nie wiedział, nie zauważył w toku przecież nawału spraw, bo ja bardzo szanuję sędziów rodzinnych, znam ich bardzo wielu. Wiem, jak wielką pracę wkładają w to, żeby dbać o rodziny, ale dzisiaj też zwracałem w jednym z wywiadów uwagę na to, że każda sprawa przed sądem rodzinnym dotycząca boju o dziecko, tak jak w tej sprawie, to jest wojna, bój o dziecko, to jest porażka dziecka. Jeżeli dajemy, my jako dorośli, opiekunowie, rodzice, żądamy od sądu, czyli obcych ludzi, już nie patrzymy na instytucje, od obcych ludzi, żeby rozstrzygnęli o naszym życiu, to już jest porażka dla dziecka, to już daje pewien zły obraz naszej sytuacji i tego, jak ma w życiu postępować. Chcę tego uniknąć. Mam nadzieję, że ta quasi-mediacja, to spotkanie, to porozumienie z ojcem będzie pierwszym etapem do tego, żebyśmy nie korzystali w tej sprawie z sądów, nie korzystali z kuratorów, nie korzystali z egzekucji. Przecież wszystko można załatwić na drodze porozumienia. Sądy to jest ostateczność, a jeżeli ostateczność w osobie sądów się jeszcze myli, to wtedy jest bardzo źle.
Panie ministrze, ja mam wrażenie, że od kilku lat toczy się w Polsce nieustanna dyskusja na temat no, poszanowania praw dzieci, ale również poszanowania praw obywateli polskich wobec tych dzieci, tych rodziców obywatelstwa polskiego, bo przecież mieliśmy mnóstwo takich spraw i mieliśmy mnóstwo przykładów tego, że sądy polskie w sposób zupełnie niezrozumiały dla większości polskich obywateli, jakby z automatu oddawały polskie dzieci rodzicom tym spoza Polski, w ogóle nie wnikając w sytuację i dzieci, i tych rodzin, i tych rodziców, i tego, czy te dzieci mają dobre relacje z tymi rodzicami, czy w ogóle jakieś mają, no ta sprawa jest już sprawą, no można powiedzieć, no, no tak radykalną, bo tutaj no mówię, no nawet jest problem, żeby ojciec porozmawiał z dzieckiem. Ja już nie mówię o tym, że dziecko nie zna tego ojca, ale ten ojciec nawet no, nie jest w stanie w języku dziecka się przedstawić. No już no, jakby sprowadzając sprawę do takich konkretów. Proszę powiedzieć, bo pan mówi o tym, że bardzo wielu sędziów rodzinnych no, zachowuje się bardzo dobrze, fantastycznie, ale no, jest też tak, że na przestrzeni ostatnich lat słyszeliśmy o sędziach, którzy orzekają w sprawach rodzinnych, a zachowują się no, w sposób taki, jakby, przepraszam bardzo, byli na targu i handlowali ziemniakami czy kapustą, a nie podejmowali decyzje w sprawie życia małych ludzi. Czy pan uważa, że być może jest tak, że w Polsce no, trzeba by było albo zmienić prawo, albo też odpowiednio szkolić sędziów, którzy zajmują się dziećmi? Zmiana prawa w zakresie prawa rodzinnego i chociażby tych spraw międzynarodowych ma miejsce od kilku lat, od 2015-16 roku. Również gdy byłem w Ministerstwie Sprawiedliwości dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych, który był przywrócony przez panią premier Beatę Szydło po kilkunastu latach. Nie było takiego departamentu, się okazuje, w ministerstwie, po to, żeby przywracać godność prawu rodzinnemu. I to się dzieje. Chociażby ustawa dotycząca właśnie tych uprowadzeń międzynarodowych, która weszła w życie dwa lata temu, teraz w sierpniu miną dwa lata. Ta sprawa Ines toczy się na podstawie starych przepisów. Na podstawie nowych są specjaliści, sędziowie w kilkunastu sądach i jeden sąd odwoławczy. To są zmiany prawa, które wprowadzane są przez lata. Zmiana świadomości też się nie dzieje od razu. Zmiana praktyki w sądach też się nie dzieje od razu. My nad tym musimy pracować, po to się spotykamy z sędziami. Jednym z aspektów mojej działalności w ministerstwie i teraz jako rzecznika praw dziecka było to, żeby do szkoleń, do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdy szefem tej szkoły była pani profesor, pani sędzia Manowska, teraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego, było wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla sędziów rodzinnych z psychologii i pedagogiki, żeby gdy przesłuchują rodziców, rodziny, dzieci, żeby mieli świadomość, jak to się odbywa. Oczywiście zawsze mogą skorzystać z biegłego do danej sprawy, ale żeby sami mieli tę wrażliwość. I takie szkolenia są wprowadzane i to pokazuje, że nie dzieje się to od razu. Te szkolenia zaczynają działać, bo wiem, że coraz większa ilość sędziów rodzinnych, a mamy 1000 sędziów rodzinnych. Z całej puli sędziów 10 tysięcy, 10%, około 1000 sędziów to są sędziowie rodzinnicy. Oni też muszą te szkolenia przechodzić, bo to są szkolenia dla nich obowiązkowe. Mam nadzieję, że to się dzieje i no niestety zdarzają się tego typu sprawy. Wtedy instytucja Rzecznika Praw Dziecka, instytucja prokuratury, bo przecież prokuratura też jest organem ochrony praw obywatelskich. My wtedy wkraczamy i walczymy tutaj. My wręcz stajemy piersią, żeby pewne rzeczy się nie zadziały albo zadziały się zgodnie z prawem. Chociażby taka błaha sprawa. Zdarzało się to wiele razy przy poprzednim odbieraniu, pierwszym, które miało miejsce w sprawie Ines przed szpitalem. Też byli policjanci w mundurach. Wskazałem komendantowi głównemu policji, tak nie wolno. Jest rezolucja ONZ-u, że policjanci przy sprawach dzieci nie mogą być w mundurach, bo to jest kolejny element traumy dziecka. I już teraz nie było. Ta praktyka, podnoszenie głosu przez rzecznika praw dziecka, który ma stać na straży i którym ja jestem, właśnie ma polegać na tym, żeby przekonywać sędziów, uświadamiać ich, że to nie jest rozstrzyganie o fakturze za wybudowaną autostradę albo źle wybudowaną, że to nie jest egzekucja traktora, to jest człowiek, mały człowiek i chociaż nie jest stroną postępowania, to też jest pewien mankament postępowania. Dlatego moje wnioski o to, żeby
chociażby do spraw karnych rzecznik praw dziecka mógł zabierać głos w imieniu dzieci, co teraz jest niemożliwe, ale liczę na to, że moja inicjatywa zgłoszona kilka tygodni temu będzie wysłuchana i pozytywnie zaakceptowana przez parlament w najbliższych tygodniach, że to spowoduje wzmocnienie sytuacji dziecka w procesach, ale tak jak powiedziałem, sądy i każde postępowanie przed instytucją państwa wobec dziecka to jest porażka rodziców, opiekunów. Jeżeli są sytuacje trudne, na przykład śmierć, to wtedy tak musi być, ale jeżeli możemy się porozumieć, musimy się porozumieć. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no miejmy nadzieję, że ta sprawa mimo wszystko, mimo tych wszystkich problemów i strasznych wydarzeń zakończy się dobrze dla małej czteroletniej dziewczynki. Miejmy nadzieję, że sąd w Katowicach jednak no, będzie w stanie rozpoznać tę sprawę w sposób należyty, tak jak na to ona zasługuje i z tą wrażliwością, której ta sprawa wymaga. Pan Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, był Państwa i moim gościem. Pozdrawiam. Mamy za chwilę, będziemy rozmawiać z Panem. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie z Panem mecenasem Piotrem Andrzejewskim, wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu. Będziemy rozmawiać o protestach wyborczych, bo Platforma Obywatelska i sztab Pana Rafała Trzaskowskiego zapowiadają falę protestów do Sądu Najwyższego. To już za moment. Z całej Polski płyną do nas sygnały. Sygnały o tym, że w wielu miejscach ludzie zostali odesłani z kwitkiem z komisji wyborczych, że w wielu miejscach na kartach nie było pieczęci, że w wielu miejscach ludzie nie mogli dopisać się do, nie tylko do spisu wyborców, ale raczej do specjalnego formularza i zagłosować poza granicami swojego miasta. Tak było na przykład na południu Polski, tak było w Zakopanem, tak było w Białce, tak było w wielu innych miejscach. Płyną do nas też informacje o nieprawidłowościach z północy Polski, w różnych kurortach, gdzie ludzie zostali odesłani z kwitkiem, gdzie brakowało kart. Ale największy problem jest za granicą. Tam kilkaset tysięcy ludzi nie mogło zagłosować. Kilkaset tysięcy polskich obywateli zostało pozbawionych prawa do głosowania. 170 tysięcy głosów nieważnych, 110 tysięcy pakietów, które nie wróciły albo wróciły z błędami, to są wszystko rzeczy, które, to są wszystko sprawy, które muszą zostać rozstrzygnięte. Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, zgodnie z zapowiedzią jest Państwa moim telefonicznym gościem. Witam bardzo serdecznie, panie mecenasie. Witam, panie redaktor, witam Państwa. Halo. Szanowny panie mece, słyszymy się bardzo dobrze, tak, więc mam nadzieję, tak, przynajmniej ja słyszę bardzo dobrze, mam nadzieję, że pan mecenas również. Panie mecenasie, no właśnie, słyszeliśmy przed chwilą wystąpienie pana Cezarego Tomczyka, ale sztab Platformy Obywatelskiej zapowiada protesty, jest w tym wzmacniany przez byłego szefa PKW, byłego szefa Trybunału Konstytucyjnego, którzy kibicują tym protestom, a protesty mają dotyczyć również tego, że mają dotyczyć telewizji publicznej i mają dotyczyć również członków rządu, którzy zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej nie powinni w żaden sposób wypowiadać się, rozumiem, na temat kandydatury pana prezydenta Andrzeja Dudy. Co do telewizji publicznej, jest zarzut sprzyjania panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i wśród tych zarzutów jest też nieprzeprowadzenie debaty przed drugą turą wyborów. Jak pan patrzy na te zarzuty? Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, jaka jest podstawa prawna tych protestów. One są wykorzystywane niewątpliwie w celu obstrukcji w samym procesie wyborczym, ale być może mają też i realne podstawy. Te protesty mają regulacje w artykule 394 ordynacji wyborczej, kodeksu wyborczego, który mówi, że są to rzeka o ważności wyborów na danym terenie i w danym okręgu albo w większym zakresie o ważności wyboru w sytuacji, jeżeli uzna, że okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wynik wyborów. Najpierw weryfikuje, czy te okoliczności miały miejsce. To jest pierwsze ustalenie.
A drugie, czy istnieje wpływ na wynik wyborów. To znaczy, jeżeli na przykład stwierdzi się, że dorzucono 10 czy 100 kart, a nie zmieni to ostatecznego wyniku, dlatego że powiedzmy tutaj jest 100 tysięcy i dorzucenie 100 kart nie stanowi tutaj elementu, który miał wpływ na ostateczny wynik zmiany tego, kto wygrał w danym okręgu, to wówczas sąd nie uznaje, że protest jest nieskuteczny. Te wszystkie protesty, trzeba powiedzieć... Panie mecenasie, ja przepraszam, ja wejdę w słowo, bo mamy dosłownie jeszcze dwie, trzy minuty. Natomiast tak. Ja chciałam pana zapytać, dlatego że część tych zapowiadanych protestów wyborczych, one nie dotyczą samej procedury wyborczej. One dotyczą tego, co powiedziałam, że na przykład ministrowie rządu chwalili czy opowiadali się za kandydaturą pana prezydenta Andrzeja Dudy. To są posłowie, to są politycy. No zawsze tak w Polsce było, że politycy czy pełnili funkcję, czy nie pełnili, a pełnienie funkcji ministerialnej to jest funkcja polityczna, więc tutaj można spokojnie wypowiadać się na temat polityki. No nigdy to nie było jakimkolwiek zarzutem wobec ważności wyborów. No i kolejna rzecz dotyczy telewizji publicznej, a wśród tych zarzutów zarzuty takie, że zdaniem Platformy Obywatelskiej, dziennikarze telewizji publicznej zadawali panu Trzaskowskiemu, kandydatowi Platformy Obywatelskiej, niewłaściwe pytania, ich zdaniem mało związane z aktualną sytuacją w Polsce. No to jest, przyznam szczerze, przynajmniej dla mnie jako dla dziennikarza, no to jest jakieś kuriozum, żeby sąd miał oceniać, jakie pytania można kandydatowi zadać na najwyższy urząd w państwie, czy jakikolwiek urząd, a jakiego nie można. W takiej sytuacji, szanowni państwo i pani redaktor, brak podstaw dla przesłanki, która leży jako motywacja możliwości kwestionowania wyniku wyborów, bo wpływ taki jest różnych opinii dozwolony. My mówimy o protestach, które jako podstawę mają naruszenie albo kodeksu wyborczego, albo działania przestępne. Sam tu na Pomorzu, w powiecie puckim, doświadczałem zorganizowanej przestępczości, usuwania części. To nie tylko łamanie w części nieruchomości nawet, na których prywatnej, gdzie były banery aktualnego prezydenta Andrzeja Dudy z pozostawianiem tylko jednych Trzaskowskiego. No, mamy do czynienia z przepisami prawa wyborczego i mamy do czynienia z przepisami prawa karnego. I podstawa stanu faktycznego musi być ulokowana w zakresie działań sprzecznych z prawem. To, o czym przed chwilą pani wspomniała, były działania dopuszczalne prawem i kampanią wyborczą. Co innego, gdyby miały one miejsce na przykład przed lokalem wyborczym w czasie ciszy wyborczej. I ten stan no tak, faktyczny... Ale o takiej sytuacji nie mówimy. Nie, bardzo dziękuję. Pan mecenas Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący tych sytuacjach Trybunału Stanu. Mamy do czynienia z oportunizmem i z działaniami, no, które mają charakter instrumentalnego przeszkadzania w przyjęciu harmonogramu procesu wyborczego. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze pan mecenas Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, był gościem Telewizji Republika. Szanowni państwo, ja państwu również gorąco dziękuję za uwagę, ale gorąco, równie gorąco zachęcam, żeby państwo z nami pozostali. Do zobaczenia.